Jezusa Chrystusa i darmości Duchu Święty, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Oto nadeszła dla naszej całej wspólnoty parafialnej, nie tylko dla całego miasta i ziemi staszowskiej, bardzo radosna i uroczysta chwila, ponieważ przed chwilą wprowadziliśmy do naszej świątyni dedykowanej świętemu Janowi Pawłowi, do naszej świątyni nasączonej modlitwą najpierw za Jana Pawła jako papieża, a potem modlitwą przez pośrednictwo najpierw błogosławionego, a dzisiaj świętego Jana Pawła. Radosna chwila, bo oto wprowadziliśmy relikwię świętego Jana Pawła II. Tą relikwią jest kropla krwi, którą przekazał nam w Krakowie ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Do tej uroczystości dzisiejszej przygotowywaliśmy się przez tygodniowe misje święte, a więc słuchanie Słowa Bożego, nawracanie się i wewnętrzną przemianę w sakramencie pokut. Myślę, że nie tylko my się radujemy, raduje się serce świętego Jana Pawła II, który wybrał tę świątynię, wybrał to miejsce, aby w sposób szczególny być obecnym u Boga, wygłaszać potrzeby łaski wszystkim, którzy przez Jego pośrednictwo chcą się modlić i modlą się. W tym momencie pragnę bardzo, bardzo serdecznie powitać księdza biskupa. Księże biskupie, bardzo serdecznie witam i już wyrażam naszą radość z obecności księdza biskupa i przewodniczenia tej mszy świętej z racji uroczystego wprowadzenia relikwii na zakończenie parafialnych misji świętych. Witam serdecznie obu księży misjonarzy, władze naszego miasta, powiatu i wszystkich obecnych, i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy i uczestnictwa we mszy świętej, której właśnie przewodniczy ksiądz biskup. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi za te miłe, dobre słowa, które skierował do nas i wzywał nas do dziękczynienia. Chcemy przypomnieć sobie, jak wielkie to były gorące modły o ocalone, o ocalenie życia świętego Jana Pawła II, po jego zamachu na jego życie na placu świętego Piotra. Jaką żarliwością tutaj gromadziliście się i modliliście się, aby Ojciec Święty odzyskał zdrowie. I teraz gromadzimy się, aby dziękować za jego wspaniały pontyfikat. I także dziękować za jego ojcowską opiekę nad Polską, ojczyzną naszą, zwłaszcza w tych przełomowych chwilach naszego narodowego życia. I za tą wspaniałą jego postawę, jaką pokazał wobec całego świata, całej ludzkości. Za to wszystko, co dobrego dla Boga, Kościoła i ojczyzny i dla świata całego uczynił. Chcemy gorąco podziękować za te relikwie, któreśmy otrzymali, żeby one nam wciąż uświadamiały wszystkie jego wysiłki, cały jego trud, jego cierpienia, ten zamach na jego życie i podpowiedź.
później te różne operacje, które przeżywał, gdzie wiele tej krwi wypłynęło z jego serca, dając w ten sposób dowód, jak bardzo nas kocha. Dziękujemy Panu Bogu za wielkiego papieża, naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Dziękujemy też za te misje, które tutaj odbyły się, które właśnie miały nas przygotować do tej setnej rocznicy urodzin Ojca Świętego i 200. rocznicy pierwszej pielgrzymki ze Staszowa do Sulisławic. Chcemy gorąco podziękować za wszelkie przejawy gorliwości naszych mieszkańców Staszowa, okolic Staszowa, ale także całej naszej sandomierskiej diecezji. I chcemy polecić w jego opiece naszego pasterza, biskupa ordynariusza, wszystkich kapłanów, wszystkie zakony, wszystkich wiernych, całej diecezji, w sposób szczególny was tutaj dzisiaj gromadzonych, mieszkańców Staszowa i okolic, wszystkich, którzy są bardzo przejęci i pragną tego, żeby to życie parafialne, religijne, moralne, duchowe i kulturowe, społeczne i polityczne było w jak najmniejszym rozkwicie, żebyście mogli cieszyć się szczególnym błogosławieństwem i szczególną opieką waszego patrona, którego Rada Miasta Staszowa też uchwaliła, że wtedy, aby on był patronem całego miasta, nie tylko tej świątyni. O to gorąco się módlmy. Dziękujemy Panu Bogu za misję, za misjonarzy. Prośmy o zdrowie, siły dla nich, żeby Bóg im wynagrodził ten wspaniały wysiłek, jaki podjęli tutaj dla dobranej parafii i dla obecnego księdza proboszcza i za zmarłego księdza Henryka. Bardzo by się cieszył, gdyby doczekał tej chwili, ale tam więcej lepiej jeszcze przeżywa Boga, niż gdyby tu żył na ziemi. Świadomi jesteśmy naszej słabości i grzechu. Przeprosimy też Pana Boga, abyśmy mogli godnie sprawować najświętszą ofiarę. Kapłani, misjonarze, księże, kanclerze, księże oficjale, czcigodni księża, księdze proboszcze, na czele pracujący tej parafii, szanowni przedstawiciele władz tutejszych, burmistrzu, panie starosto i przedstawiciele różnych instytucji, które tutaj w Staszowie pracują dla dobra wspólnego wszystkich mieszkańców i okolic. Najmilsi w Chrystusie Panu, siostry, bracia, kochaną młodzieży, kochane dzieci. Słuchaliśmy tych trzech dzisiejszych czytań Słowa Bożego. Zasadniczym tematem tych czytań Słowa Bożego jest nawoływanie do opamiętania, czyli do nawrócenia się do Boga, nawrócenia serca. Jezus mówi, trzeba się opamiętać, aby uwierzyć. Nie należy myśleć o sobie, że jestem doskonalszy od tych, którzy nie zachowują przykazań Bożych. Bo do nawrócenia prowadzi nas świadomość, że grzeszni jesteśmy. Mniemanie o sobie, że jesteśmy sprawiedliwi, tylko oddala nas od możliwości nawrócenia. A więc trzeba nam pokory. Tylko Bóg może nas uczynić sprawiedliwymi i świętymi. To Bóg określa, co jest dobre, co złe, co sprawiedliwe, co niesprawiedliwe, co jest święte, a co nim nie jest. Ten ton pobrzmiewa w mowie proroka Ezechiela w pierwszym czytaniu. Wasze postępowanie jest przewrotne. Mówi do współczesnych Bóg. Tylko ten, kto zastanowi się i odstąpi od wszystkich swoich grzechów, które popełnia, na pewno żyć będzie, a nie umrze. Po
Podobnie święty Paweł w liście do Filipian mówi: niczego nie pragnijcie dla nieba siłego współzawodnictwa, dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jednych drugich za wyżej stojący pod siebie, no bo Chrystus ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, poniżył siebie, stając się posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg go wywyższył ponad wszystko. Chrystus nie popełnił żadnego grzechu, ale wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Wasze ciężkie, ażeby wzywać, prosić, błagać was o nawrócenie serc, o opamiętanie, abyśmy uwierzyli Chrystusowi i prosili go o przebaczenie. Nie dla próżnej chwały, bo Chrystus dla nas i dla naszego zbawienia ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Misję, czyli to poselstwo, posłannictwo, które daje nam Jezus, ono nie mogło się skończyć dzisiaj. Misje są po to, byśmy poznali, przyjęli to posłannictwo od Chrystusa i je potem realizowali, wypełnili je w naszym codziennym życiu, w rodzinie, w zakładzie pracy, w szkole, w szpitalu, wszędzie, gdzie jesteśmy. Nawet misje się nie mogą skończyć, bo odtąd będą trwały codziennie. W tej przede wszystkim duszpasterskiej pracy posłudze naszych księży. Ojcowie misjonarze tak zorganizowali misję, ażeby dzisiaj, w tym dniu, prowadzić do świątyni relikwie króli umiłowanego papieża świętego Jana Pawła II, któremu ta wspaniała świątynia została poświęcona, urządzona bardzo starannie i pięknie, jako wotum dziękczynienia za ocalone życie świętego Jana Pawła II. W zamachu na jego życie, na lata świętego Piotra. Są to relikwie, które na prośbę księdza proboszcza ofiarował sekretarz osobisty ojca świętego Jana Pawła II, jego eminencja, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski. Relikwie króli świętego Jana Pawła II niech nam przypominają zwłaszcza te wszystkie bolesne wydarzenia życia Ojca Świętego. Poczynając od zamachu na jego życie, na placu świętego Piotra 13 maja 1981 roku o godzinie 17:19, dokładnie w tym czasie, gdy przed 64 laty miało miejsce objawienie Matki Bożej w Fatimie. 3 dni wcześniej Ojciec Święty wizytował parafię w Rzymie i na zdjęciach jest zarejestrowany pani babcia, a więc ten zamachowiec, jako że był obecny w czasie tej przyświętej, pytanie, dlaczego wtedy nie strzelał do papieża, choć był wyszkolonym snajperem, posiadał niezawodny 10-strzałowy pistolet, a oddał zaledwie 2 strzały. Ojca Świętego i grania w rękę kobietę z Jamajki. A była tam siostra Giudici Letizia, która widząc to pobiegła, żeby zamachowca zatrzymać, gdy on chciał zbiec. Uciekając, potknął się, upadł do tyłu. Siostra rzuciła się na niego, trzymała go, aż pojawili się policjanci w mundurach. I zamachowiec w pewnym momencie skierował pistolet w kierunku do siostry, ale zaciął się i rzucił go. Ale w nim były jeszcze kule.
więc jedna ręka strzelała do papieża, a ręka Matki Bożej Fatimskiej sprawiła, że pistolet Palipanczy zaciął się. A więc istnieje ktoś ponad kulami. Taki cud sprawiła Matka Boża Fatimska. I oto po tym zamachu operacja jamy brzusznej trwała 5 godzin 20 minut. Usunięto mu część jelit. Potem w czerwcu w 1981 roku operacja równie skomplikowana, która miała przywrócić funkcjonowanie przewodu pokarmowego. 2 miesiące po operacji zapadł Ojciec Święty na infekcję wirusową i kolejny zabieg był potrzebny. W lipcu 1992 roku była operacja usunięcia nowotworu jelita grubego wielkości pomarańczy. Był to niezłośliwy nowotwór. Usunięto też kamienie w woreczkach żółciowych. Od 1994 roku Ojciec Święty cierpi na chorobę Parkinsona. Drżenie ręki, trudność w poruszaniu się, sztywność mięśni, trudności w mowie, przygarnienie i nagłe znieruchomienie. W listopadzie 1993 roku zwichnął sobie prawy bark. W październiku 1996 roku przebył kolejną operację usunięcia woreczka robaczkowego. W kwietniu 1994 roku pośliznął się w łazience, uszkodził sobie staw biodrowy. Od marca 1992 roku coraz bardziej cierpiał na zwyrodnienie prawego kolana. A już ten największy kryzys nastąpił w zdrowiu Ojca Świętego od 1 lutego 2005 roku i trwał aż 2 miesiące. 2 tygodnie spędził Ojciec Święty w klinice Gemelli. Pogorszenie zdrowia nastąpiło 24 lutego. Znowu przywieziono go do kliniki Gemelli. Dokonano tracheotomii. Jeszcze 13 marca papież z trudem wielkim próbował przemawiać. Powrócił do Watykanu, odprawił drogę krzyżową. Jeszcze w niedzielę po błogosławiu już nie mógł przemówić. Wielki Piątek 2005 roku Święty Jan Paweł II nie miał już sił, żeby poprowadzić osobiście drogę krzyżową w Koloseum. Zastąpił go kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. Papież Jan Paweł II przytulił się wtedy do drewnianego krzyża, który trzymał w dłoniach, posiniałymi od zaszczepów w kłódź rękami i odprawiał w ten sposób drogę krzyżową we własnej kaplicy, ale w łączności z wielką masą uczestników drogi krzyżowej w Koloseum. Po paru dniach w szpitalu ostre zapalenie krążenia i tchawicy. Kolejne pogorszenie nastąpiło 23 lutego. Nie mógł oddychać. Ten pobyt w szpitalu trwał 2,5 tygodnia, do 13 marca. W niedzielę palmową pojawił się jeszcze na chwilę w pomnie papieskim i gałązką oliwną pobłogosławił ludzi licznie zgromadzonych na placu świętego Piotra. Ledwie coś wyszeptał i chciał Wielkanoc udzielić błogosławieństwa Urbi et Orbi, ale już bez słowa w ciszy uczynił potrójny znak krzyża. Ludzie wołali do Niego, a On czuł na sobie cały ciężar swej bezsilności i swego cierpienia. W czwartek 21 marca Święty Jan Paweł II zaczął gasnąć. Przyjął sakramenty święte. Gwałtowna gorączka, spadło ciśnienie. Papież już nie chciał podróżować do kliniki. Chciał umrzeć w domu. Wieczorem 2 kwietnia 2015 roku, tuż po wysłuchaniu mszy intencji miłosierdzia Bożego dla papieża ciężko chorego, o godzinie 21:37 oddał Bogu ducha. Pragnął umrzeć tak jak żył, odważnie modląc się z głową uniesioną wysoko. A na placu świętego Piotra olbrzymie tłumy wiernych. Po
pogrążyły się w głębokiej ciszy, jakby w podróbu sierocy. Wielka droga krzyżowa, wielka msza święta Jana Pawła II dobiegła końca. Chrystusa mocą papież duchowo zwyciężył pod opieką Matki Najświętszej, której wciąż powtarzał: cały jestem Twój. Godnym wyznaj naszego czasu. Wyszedł ludziom współczesnym, aby budować cywilizację miłości. Ci, którzy z nim bezpośrednio współpracowali, jak ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, który mam ofiarował relikwie krwi świętego Jana Pawła II, mówili, że gdy się pracuje blisko tego papieża, to nie czuje się nigdy niepokoju. Zawsze pogodny, spokojny, rozsiewa wokół siebie pogodę, którą zawdzięcza właśnie swej wielkiej wierze i bezgranicznej ufności. Jest to papież, który uderza zdolnością mówienia wielu językami, który potrafi mówić do każdego narodu, mówi to, co w danej chwili jest konieczne, co się odczuwa. Podziwiamy zdolność, z jaką wywołuje entuzjazm u młodzieży, choć mówi do niej o trudnych rzeczach. Ten papież to papież modlitwy. Tak dynamiczny, tak aktywny jest przede wszystkim rozmodlony. Na początku swego pontyfikatu powiedział, że jego pierwszym zadaniem będzie modlić się za Kościół, za ludzkość. Cały dzień był przeplatany modlitwą. Przed każdą decyzją, przed każdym ważnym momentem skupiał się i modlił się, a po modlitwie decydował i wybierał. Obecność świętego Jana Pawła II w Sandomierzu, kiedy on do nas mówił ze czcią, pozdrawiam na stary Sandomierz, tak bardzo mi bliski. Jest Sandomierz wielką księgą wiary waszych przodków, zapisali w niej wiele stronic święci i błogosławieni. I najbliżsi święty Jan Paweł II mówił, że były w historii naszej ojczyzny takie okresy, gdy Polacy nie mieli własnego państwa. Nie mieliśmy ani stolicy, ani rządu, jednak choć byliśmy jakby pozbawieni głowy, to jednak cały czas biło serce Matki Królowej Polski. Ono podtrzymywało życie polskiego narodu, pompując krew do całego organizmu tego narodu, do tych wszystkich rozsianych po bezkresnych dworkach szlacheckich, po wiejskich chatach Polaków, gdzie codziennie wznoszono modlitwy przed piszącymi na ścianach wyblakłymi oleodrukami z wizerunkiem jasnoludzkiej Pani. A prowadzenia relikwii świętego Jana Pawła II krwi jego, męczeńskiej krwi, wołamy razem z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. To, co on do nas powiedział w 87 roku. Ziemia Polska, ziemia ojczysta, zjednocz się przy Chrystusowym ołtarzu, przy Eucharystii, w której krwawa ofiara Chrystusa odnawia się wciąż i na nowo. Urzeczywistnia pod postacią Najświętszego Sakramentu. Ziemia Polska, ziemia ojczysta, uwielbiaj Chrystusowy krzyż. Amen. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Stanisława Edwarda Altenberga, Marianny Stanisława
Migralewskich i zmarłych z rodziny Altarków Migralewskich. Ciebie prosimy. Módlmy się za całą naszą parafię w dniu wprowadzenia relikwii świętego Jana Pawła II, abyśmy pozostali wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Ciebie prosimy. Jezu Chryste, wyznając, że jesteś Panem w chwale Boga Ojca, dziękujemy za otrzymaną od Ciebie łaskę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wspaniały, jak wspomniałem, przyrodę i wciąż będziemy dziękować za dar misji świętych, które tydzień temu z pewnym niepokojem rozpoczynaliśmy ze zrozumiałych względów trwa epidemia. Pragnę bardzo serdecznie podziękować księdzu biskupowi. Księże biskupie, bardzo dziękuję, bo właśnie trzeba nam było takiego świadka dzisiaj, świadka życia świętego Jana Pawła. Ksiądz biskup jest świadkiem jego posługi papieskiej, wszystkich pielgrzymek i dlatego to Słowo Boże tak pięknie wybrzmiało. Księże biskupie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Księże misjonarze, którzy jeszcze na następnych mszach będą głosić Słowo Boże, bo następna msza święta za chwilę. Księżom misjonarzom również bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że mimo właśnie tego czasu podjęli się tej posługi na rzecz naszej parafii. Bóg zapłać. Moi kochani, do misji świętych jest przypisany szczególny przywilej. O tym mówiliśmy w sposób szczególny w czasie nabożeństwa za zmarłych. Możemy zyskać odpust zupełny. Stolica Apostolska za pośrednictwem takiego trybunału, który jest odpowiedzialny za odpusty. To jest tak zwana penitencjaria apostolska. Udziela tej łaski odpustu zupełnego, ale musi... Że dzisiaj mamy możliwość podziękowania Panu Bogu za to wielkie wydarzenie i święty Jan Paweł II sam sobie popatrzył misjonarzy na tę misję i dlatego też dziękujemy za to piękne dzielenie się serca wiarą, żarliwością tą pasterską naszych misjonarzy. To jest jeden znak, że ta misja to jest też dzieło świętego Jana Pawła II, a drugi to ksiądz Piotr, który już ma w sobie to postanowienie i już przygotowana jest jego podróż do Kazachstanu, tam gdzie nasi rodacy byli zesłani i cierpieli bardzo. Tam będzie jako misjonarz, a więc owocem tych misji jest swojego misję. W Kazachstanie, a równocześnie będzie naszym ambasadorem, będzie nas tam reprezentował. Życzymy mu, żeby jak najwięcej ludzi pociągnąć do Chrystusa, wypuszczonych, wygłodzonych, tak bardzo spragnionych wiary w Chrystusa. A my, kochani, weźmy w domu z półek albumy, które przedstawiają nie tylko zdjęcia, ale teksty. Przemówień Ojca Świętego i zacznijmy studiować. Kochani, to Was zobowiązuje, skoro jesteście parafią tutaj, macie sanktuarium świętego Jana Pawła II, to właśnie dajcie przykład innym parafiom diecezji naszej, że można tą treścią wspaniałą, którą zachwyca się świat cały, można żyć, nie tylko znać, ale żyć. I niech według tych słów papieża kształtuje się Wasze życie osobiste, rodzinne, społeczne, gospodarcze, kulturowe, polityczne. W ten czas będziecie bardzo blisko siebie, będziecie razem, bo w jedności jest siła. Któż nas bardziej może zjednoczyć, jeśli nie Duch Święty, który odnawia obliczy tej ziemi, o co go bardzo prosi, o co będzie się starał ciągle, patron Wasz, święty Jan Paweł II, który będzie patronem, nie tylko jest patronem świątyni, ale jeszcze i całego miasta. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów. Gratuluję Ci tylko goszczowi, księżom tutejszym, wszystkim, którzy przygotowali tę misję, pięknie przeprowadzili, a te postanowienia misyjne weźcie sobie do serca.
Pan z wami. Jezu, niech mnie Pańskie będzie błogosławione.